Bo przecież za niespełna parę minut wypowiecie sakramentalne tak. To sam Bóg będzie wam błogosławił, a my wszyscy będziemy świadkami tej uroczystości. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie szuka swego. Miłość jest przebaczająca. No, można powiedzieć tak, pięknie to wszystko brzmi, ale życie i tak to wszystko zweryfikuje. Ja wiem jedno i też można by było się zapytać, a skąd ksiądz wie, jak ma wyglądać małżeństwo i jak można w to małżeństwo wejść dobrze. Ano wiem, dlatego że też wychowywałem się w domu, w rodzinie, gdzie obserwowałem i widziałem relację też swoich najbliższych, czyli mam tu na uwadze rodziców. Moi drodzy, powiem szczerze, że zawsze mnie budowała jedna rzecz. To, że nawet jeżeli się pojawił jakiś konflikt między rodzicami, to nigdy oni nie położyli się na spoczynek, zanim się nie pojednali. I tak się zastanawiałem, dlaczego? A no właśnie. No dlatego, żeby do siebie się przynajmniej plecami nie odwracać. To na pewno. Moi drodzy, ja rozumiem, że pojawią się jakieś burze. To na pewno, wcześniej czy później nastanie. Zadamy sobie ból, bo za dużo powiemy do siebie. Dojdzie do jakiejś kłótni, do jakiejś wymiany zdań. Nie pozwólcie na to, abyście szli na spoczynek niepojednani. Ja zawsze mówię tak, w rozmowach z młodymi, wiedzcie jedno. Szatan będzie szukał dziury w całym. A co jest najlepiej zrobić? Uderzyć w bardzo czuły punkt. W to, co jest, można powiedzieć, jakby podstawą w pewnym sensie życia społecznego. Czy w małżeństwie, czy ogólnie. Nawet nas kapłanów, jeżeli chodzi tutaj właśnie wam służących. Najłatwiej jest by było poddać się i powiedzieć, no dobra, nie pasujemy do siebie, no to co, do widzenia. Dzisiejszy świat to nam proponuje. Obojętnie, który program nie włączysz, który serial nie włączysz, no to co, no proszę bardzo, coś się źle dzieje, no to co? A rozwód i co to? I kolejny, bo ten model już się mi nie podoba. Wymieńmy sobie na lepszy model. Your legs, hear all the freaky things you said. I don't like what you're doing.
Najlepszy model to jest właśnie ten, który siedzi koło ciebie. Nie ma lepszego Mercedesa. To jest właśnie... O, Marcin na M nawet, no, się złożyło fajnie. Najlepszy model to jest właśnie... Przepraszam, że tak mówię. To Marcin. Marcinie, najlepszy model to jest właśnie Joanna. Nie ma lepszych modeli. To tylko świat może wam mówić, że możesz znaleźć coś lepszego. Zaufałeś, zawierzyłaś tej jedynej osobie.